Tu kontra Bodyn. A dzisiaj się zajmiemy naprawą netbooków lub laptopów. Tu macie już. O, coś takiego. No i tym i dzisiaj się zajmiemy przegrzewaniem się jego. To aktualnie mogło jest temperatura spadła, już na zimie w płytkach. Ale normalnie w pokoju temperatura wychodzi na 52 stopnie. Tu widać nawet. No i pokażę wam, jak tą temperaturę zbić, żeby była mniejsza. Tu przy dzisiejszej próbie, co mi się udało, to mi się udało zbić 30 na poniżej 30. No to jest porządna liczba. Tu widzicie, zobaczycie pewnie z boku, że mamy dwa programy. Nawet trzy. Tu będziemy tak. Będę wam pokazywał, jak jest podczas normalnej pracy się przegrzewa. Więc czekajcie sobie bez tego. Na kolana, bo na kolana się najczęściej przegrzewa. O! Tutaj, teraz się zaraz nagrzeje temperatura. O, już widzicie, się zaraz stało mało. Bo spadło. No i mamy tutaj program, na przykład Speedfan lub HW Monitor. Aktualnie widzicie HW Monitor włączony, Speedfan. On... Wiele by osób używałoby tylko Speedfana, żeby zwiększyć temperaturę. Jest nic z temperatury raczej procesora. O, już patrzcie, 44 tak szybko. Ale są takie też przypadki, że po prostu ten speedfan nie działa. I to jest właśnie w tym przypadku. Patrzcie. Czekajcie, czy to wszystko. Czytuję, czekajcie. No już mam 45-46 stopni. Maksymalna 52. To... Ta 52 to ona się najczęściej utrzymuje tak cały czas, nieważne czy zimno jest, czy gorąco, tak samo, no w gorąco jak czy zimno, to tak samo ta temperatura. To patrzcie. Tu nie ma żadnych konfigu. Niby jak wejdziemy config, podwejdziemy adventure, a i chciałem przeprosić za jakoś, ale nagrywam telefonem, a mam słabo, mało pikseli. I tu wybieramy jeden z płyt główny, na przykład o, ta co ma najwięcej opcji. Ale zaraz zobaczycie, co to ostatnia. Nie trafiłem, kurde. Patrzcie, są tylko trzy opcje. A to są tylko odnośnie temperatury. I to nie chodzi o to, że jak coś zmienimy coś w niej, to zmieni się temperatura. Tylko zmieni się przelicznik temperatury, to jak tylko dam plus 5. No to po prostu temperatura będzie o plus 5 wykrywana, czyli że 0, tak naprawdę jak procesor będzie miał 0, to będzie tak naprawdę miał 5 stopni w programie. No jak, no to co trzeba zrobić, jeżeli to nie działa, chwileczkę, ja to sobie muszę przyciągnąć, bo się schowało to. Czekajcie sobie, przyłożę tą drugą rękę, bo... No to trzeba zrobić. Są dwa sposoby, albo w konfigu, czyli resetując laptopa, zaraz to zrobię, albo nie będę robił, trudno. No. Albo w konfigu, o kurde, przepraszam, żebym miał, bo bateria siada, muszę podjąć do ładowarki. Dobra, jest. Tu widzicie, mam 43 stopnie, zaraz będzie większa. I popatrzę sobie, teraz kliknę Ctrl Alt Delete, poczekajcie minutkę. Wszystko słabo. I patrzcie, jakie jest życie procesora, a temperatura, aby z chwili było mi widać. Patrzcie, życie procesora jest 5%, nawet mniej niż 5%, a temperatura 44 stopnie. To jest po prostu mordęka. No to ja tutaj już próbowałem operację i udało się. No wiecie, już temperatura spadła wcześniej. No tak, żeby zbić temperaturę, na razie najlepiej jest wchodzić start, panel sterowania, systemy zabezpieczenia i opcje zasilania. To oczywiście to ci pokażę, to mam na przykład ten. Wyższa wydajność, od którego możemy sobie ustawić, ale wtedy bateria będzie krótko trzymać.
Możemy dać też oszczędzanie energii, ale będzie komputer się często ścinał. Ale bateria wytrzyma na przykład zamiast 2 godzin, wytrzyma 4. Zrównoważone, czyli wiadomo, może plus tego, troszkę tego, troszkę tamtego. Ja tego nie zaznaczam tej wysokiej wydajności, bo bateria w tym laptopie jest słaba, netbooku jest słaba. I żeby więcej opcji zrobić, na przykład to tak, wchodzimy w zmień ustawienia planu. Ustawienia planu. Czekamy, jak się wczyta. Dobra, wczytał się. I to co myślę, że mam tylko 4 opcje, ale tutaj na przykład jeżeli tu znaczy to, że tu przygasać ekranu, sorry, że tego nie mogłem wczytać. Na przykład, że jest na baterii, nie jest podłączony kabel, a właśnie zapomniałem powiedzieć, najlepiej to robić na kablu. Chwileczkę, widzicie? Kabel, o. Kabelek. Wpinam, o. Od razu się ładuje. No widać. No na kablu to po prostu będzie na przykład wygasać ekran, włączy się po 5 minutach. Wyłączenie ekranu po 10. Tu mam, nie, ja tu raczej nic nie zmieniać. No jak ktoś chce, no to może sobie to zmienić ewentualnie. Teraz wchodzimy tutaj, mieliśmy chwileczkę. Tu mieliśmy zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Tutaj jest o coś takiego. Czekajcie, nie mogę trafić. Nie mam coś takie okienko z takimi różnymi opcjami. Ja jeszcze muszę przybliżyć kabla, brakło od ładowarki. I tu mam ogólnie opcję zasilania. Ja jedynie co mam radzę, to przejść na sam dół. Macie tak, zarządzanie, tu przecież to, zarządzanie energii procesora. Rozwijacie to. I tu macie cztery opcje. Ja to wszystkie cztery opcje zmieniałem. I te trzy raczej co, ale trzy opcje, ja sobie to zmieniłem. Minimalny stan procesora. To znaczy, że ile procesora będzie używane. Na po prostu normalnym systemie. Normalnie jest 5, ja to sobie zawsze zmieniłem na 3, żeby procesor się nie przegrzewał. Tu mam oczywiście zasilanie z baterii, czyli że jak nie ma ładowarki, o. To będzie na 3% chodzić, teraz jeżeli kliknę Enter. Jak podłączę ładowarkę, no to będzie chodzić na 5. Ja to zawsze zmieniam na 3. Czekajcie, co to muszę zmienić. Trójka. Dobra. Ja to schowam. Nie klikasz, nie trzeba klikać jeszcze Entera. Jest zarządzanie wchodzeniem systemu. I tu mamy tak. Zasilanie z baterii pasywne, czyli że jak odepniemy kabel zasilania, to wentylator chodzi na tyle, ile może. Jeżeli wepniemy kabel, tu mamy podłączające zasilanie aktywne, czyli że nie będzie z całej siły tak działać wentylatora. To sobie należy to zmienić na pasywne, żeby to schłodzenie było większe. Potem minimalny stan procesora. Tu macie na przykład 100, czyli że po prostu ile procesor może dostaje napięcie, to taki po prostu będzie działał. Ja to wam radzę zmienić sobie, zminimalizować najlepiej jest. To 98. Zawsze możecie sobie zmniejszyć bardziej, ale wtedy odstrzegam. Procesor wtedy będzie miał mniejszą moc obliczeniową, wiecie o co chodzi, będzie po prostu słabszy. Jak zmniejszymy to napięcie, to wiadomo, temperatura też spada. 98. I gotowe. Co robicie, chłopaki, dajcie jeść? Dokończyłem tam, weszli mi do pokoju. No to radzę do kuzyna, bo jestem kuzyna. Oczywiście. Potem tylko klikamy po prostu Enter, to wszystko wykonamy. I się opcje zmieniają. Zużycie procesora może rosnąć troszeczkę. Ale za to temperatura procesora spadnie. Patrzcie, mam 46 stopni. 47, ale zaraz będzie spadać. O, już spada pomału. Patrzcie, z niego jest 52. Czy dało się osiągnąć normalnie pracą.
Spadło do 47 i jeszcze spada to na razie, bo tu ich dzieli się zaczęło spadać, to zaraz spadnie na maksa, ile będzie mogło. Będzie super. Musimy tylko poczekać. Czekajcie, ja tu sprawdzę, czy się na pewno wszystko zapisało. To sprawdzę jeszcze raz, czy się zapisało wszystko. To jest zapisane. To jest zapisane. To jest zapisane, dobra. Enter. Dobra, klikam. No 4% procesor tak samo chodzi. Temperatura na razie to wzrasta, ale po chwili zaczę spadać. Jeszcze się robiłem testy, to zaczęło spadać. Musimy tylko chwilę poczekać. Bo wiecie co, jeszcze wezmę tu podkręcę ten moc procesora, jeszcze bardziej zmniejszę, to już zawsze było. To zmniejszę, to ja to zmniejszę coś z tej 90, a co tam 6 zmniejszę, to jest, o jest nie do 7, już będzie lepiej. Entera. No właśnie, teraz procent 4, widzicie. I teraz zaraz temperatura zaczyna spadać, rzeczywiście na nogę, o już spadła. No i to ogólnie, no przy pracy, to sobie zapisałem, jaka była minimalna temperatura, sobie wziąłem, specjalnie zapisałem na odcinek. Żeby się tylko zapisało prawidłowo wszystko, do notatniku, nie zapisało się, dobra. Na to nie patrzcie u góry, bo to przypadkiem mi się skopiowało. Przed wszystkim to temperatura piła od 50 do 55. W pracy, to jest 100% na procesor, była 60-65, tak bądź tym. No to jak wcześniej robiłam, no to mi się udało zbić temperaturę za pierwszym razem, to do 40, nawet poniżej potem było. I tak bądź czym, można powiedzieć na 35 do 45, to pomiędzy 7 minut czasami wahało. A tu się nie zapisało, ale to było 50-55, to było praktycznie ta sama wartość, co przy bez modyfikacji żadnych. No to było, to po prostu operacja było super, wszystko jest ok, jak temperatura zaczęła spadać, o, spadać gdzieś pomału. Mam akurat na noga, tu mam materiał taki, że po prostu mogę zakrywać ten i nie pochłania całe ciepło. Ale temperatura na 100% zacznie spadać. Musicie tylko dać czasy. W każdej chwili możecie sobie to testo podkręcać, to sobie jeszcze to troszeczkę podkręcę, co tam. Troszkę będzie się ścinać bardziej, ale... Temperatura... Maksymalny stan. Minimalny stan procesora, to sobie, zmniejszymy o 1. Coś się nie przegrzewa tak bardzo. Chociaż nie, znowu za dużo, za mało to znaczy się walić troszkę. Zostawiam tę trójkę. Przyjdźcie sobie coś innego, bo zmieniam tylko te baterie, to są z baterią, może się zmienię, tylko tutaj ogólnie niski poziom baterii albo co. Ja to nie zmieniam, a teraz już po co. A nie, zaakceptowamy zmianę. Entera. No zaraz temperatura spadnie, mam 48. Zaraz spadnie. Tylko czekajcie minutkę. Zrobimy krótkie cięcie, jak temperatura spadnie, to zaraz będzie utrus nie spadnie tak szybko znowu. To cięcie. Temperatura nie chce za bardzo się spadać teraz. Ale uwieź się, bo tu mogło się w sumie ode mnie. Jakże teraz położę na płytkę znowu. Że już nie są takie zimne, już się troszkę rozgrzałam. Ale to mogło się po prostu nagrzać z mojej płytki, bo ja tutaj widzisz taki płytki materiał taki, że po prostu się mogło nagrzać. Wiecie, z temperatury z płytki, że po prostu płytki nie... O, już spadło, spali, wiecie. Spada coś tam pomału. Musimy tylko poczekać to zasilanie, bo sobie piją na chwilę. Się kabel też blokuje za ten chłodzenie.
No i tu teraz był taki problem z tym laptopem, że Windows był do niego, ten netbookiem, Windows do niego był od nowa wgrywany i wentylator był naprawiany. Bo tutaj z boku, no jak pokazywałem, tu z boku, nie wiadomo czy się dokładnie stało, czy coś tam wpadł, czy jakieś skrzydełko od wiernika odleciało. I wszystkie skrzydełka od wentylatora po prostu zostały pourywane, zostało tylko takie pyciu cienkie, bardzo pyciu cienkie. Ale jakoś jeszcze trzymał temperaturę, może coś tam wzrosła za wysoko, ale jakoś jeszcze tam działa laptop. No, jeżeli też mam się dalej to wszystko działa, no to możecie ewentualnie wziąć sobie wziąć specjalisty, żeby pan przeczyścił albo coś tam sprawdzić, czy coś jest uszkodzone, bo mogą być dwie przyczyny też przegrzewania, jeżeli nawet po tej operacji. Ale lepiej sobie to najpierw sprawdzić, gdy ten laptop był sprawdzony i to wszystko jest ok. Należy sprawdzić pastę termoprzewodzącą. Jeżeli ktoś nie wie, to zobaczy sobie na internecie, co to jest. I należy jeszcze wziąć, przeczyścić, po prostu ogólnie przeczyścić cały laptop. Wtedy temperatura też spadnie. Będzie wszystko ok. To na razie wszystko. Ja żegnam. Na razie.